Szczęść Boże, moi drodzy. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy, jak Jezus udaje się do Jerozolimy na święto namiotów. W Izraelu były trzy święta pielgrzymkowe, na które każdy Żyd Musiał iść do Jerozolimy. To oczywiście święto Paschy, święto Tygodni i święto Namiotów. I podczas tego święta Jezus staje wobec tłumu i zaczyna nauczać. Mówi o tym, że kto jest spragniony i wierzy w Niego, niech przyjdzie i pije. I w tym momencie zaczyna się nasza Ewangelia. Ludzie zaczynają się dziwić. Słuchają Go, co prawda. Ale powstaje rozdwojenie. Jedni uważają, że jest mesjaszem, inni, że jest prorokiem, a inni powątpiewają o nim. Faryzeusze, widząc co się dzieje, wysyłają po Jezusa straż świątynną, aby go przyprowadzić do nich. Jednak kiedy straż wraca, po pierwsze okazuje się, że są sami, bez Jezusa, po drugie mówią niesamowite zdanie na jego temat. Jeszcze nigdy nikt nie przemawiał tak. Jak ten człowiek przemawia. Moi drodzy, straż świątynna była non stop przy boku faryzeuszów. To znaczy, że oni słuchali mnóstwa ich kazań, ich przemówień do ludu. A faryzeusze uczeni w piśmie byli bardzo wykształceni, znali często retorykę, znali Słowo Boże na pamięć. I oni mimo wszystko, mimo że przez tyle lat słuchają przewodników ludu Izraela, są w stanie powiedzieć o kimś, kogo tak naprawdę nie znają, że nigdy jeszcze nie słyszeli takiej przemowy. I jaki Jezus musiał mówić? Jaka moc ducha świętego napełniała go, że głosił w taki sposób, że ktoś, kto go nie znał, był w stanie być poruszony od razu mocą tego słowa. W Ewangelii Świętego Mateusza, na koniec kazania na górze, autor pisze, że zdumiewali się ludzie nauką Jezusa, bo uczył ich jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Jezus ma władzę. Jezus mówi słowo i to się dzieje. Jezus posługuje się mocą Pana Boga. Zobaczmy, Jezus mówi, chce bądź oczyszczony, i ktoś jest uzdrowiony. Mówi, wyjdź, i zły duch wychodzi. Mówi, wstań, i ktoś ożywa. Jezus ma władzę. To go odróżnia od innych. Jezus uczy, wypowiada słowa, które są słowami Boga. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ Jezus miał zażyłą relację z Ojcem i posługiwał się mocą ducha świętego. Jezus zapowiada w Jerozolimie moc Ducha Świętego, która stąpi na ludzi, właśnie tymi słowami, kto jest spragniony niech przyjdzie do mnie i pije, rzeki wytrysną dla każdego i od razu pokazuje, jak to słowo się realizuje właśnie poprzez niego, przez jego nauczanie, w jego słowie, ponieważ Jezus tej mocy Ducha Świętego chce udzielić każdemu. I widzimy to zaraz w zesłaniu Ducha Świętego w dzień Pięćdziesiątnicy, kiedy Piotr, słaby, ułomny, ten, który się zaparł, ten, który zdradził, nagle wychodzi, naucza mocą Ducha Świętego i po jego pierwszej katechezie nawraca się trzy tysiące mężczyzn. To jest niesamowite, ale to jest właśnie skutek tego, że ktoś staje się narzędziem Ducha Świętego. Piotr wreszcie po zesłaniu rozumie, że on nie ma z siebie robić kogoś, kim nie jest. Nie ma udawać jakiegoś retora, nie ma udawać jakiegoś wykształconego człowieka w piśmie, ale ma stać się narzędziem w Bożych rękach, ma stać się naczyniem, które napełni Duch Święty swoją mocą. Każdy z nas jest dzisiaj powołany do tego, żeby głosić niekoniecznie zambony, niekoniecznie naukowe konferencje, niekoniecznie zaraz po studiach, ale w naszej codzienności, tak jak potrafimy. Bo Duch Święty chce się nami posługiwać. Mamy być na wzór Jezusa Chrystusa, aby inni dziwili się naszemu Słowu. Słowu, które pochodzi z ust Boga. Zobaczmy, Jan Chrzciciel mówił, że jest głosem wołającego na pustyni. Głos, jak mówi święty Augustyn, potrzebuje słowa, żeby zrozumieć tą wypowiedź. Sam głos jest bez sensu. I tym słowem jest Jezus. Jezus słowo. Chcemy więc, aby w nasz głos, nasz głos, który często jest słaby, który często nie jest wyszkolony, napełnia się Bożym słowem i dzieją się cuda, bo nauczamy na wzór Jezusa Chrystusa. Zobaczmy, że Jezus posługiwał się w uzdrawianiu naturalnymi, ludzkimi, cielesnymi środkami. To jest niesamowite. Że Jezus podczas uzdrowień, podczas tych cudownych wydarzeń, nie używa cudownej formy, to znaczy nie robi jakichś kosmicznych rytuałów, których nikt nie rozumie. Nie dzieje się coś nie z tej ziemi. Sam owoc i efekt jest rzeczywiście Boży, jest rzeczywiście ponadnaturalny, ale forma jest czysto ludzka. Jezus używa swojego ciała, swojego słowa dotyku, dotyka ludzi i zostają uzdrawiani. Oni dotykają się Jego płaszcza. Jezus używa nawet śliny. To są wszystko środki czysto ludzkie, znane nam. Jezus więc posługuje się swoim ciałem, aby dać ludziom uzdrowienie. Zobaczmy, dwa tysiące lat później Pan Bóg chce dalej posługiwać się swoim ciałem. Ciałem Jakim teraz jest Kościół, ciałem którego głową jest Chrystus, ale którego my jesteśmy członkami. To znaczy, że ludzie są spragnieni dalej ciała Chrystusa, którego przedłużeniem jesteśmy my. Oni chcą się dotykać tego ciała i odchodzić uzdrowieni. Oni chcą stać przy tym ciele, słuchać tego ciała i odchodzić odmienionym. Zobacz dzisiaj, czy masz świadomość tego, że jesteś ciałem Chrystusa? że jesteś przedłużeniem tego, co On czynił tutaj na ziemi i On chce się Tobą posługiwać. Chce, aby inni również, dotykając Cię, czyli mając z Tobą kontakt, odchodzili nowi, mieli wlaną nadzieję w serce, doświadczenie Bożej miłości. Proś o to dzisiaj. Każdego ranka, módl się, aby przez cały dzień Pan Bóg się Tobą posługiwał, żebyś był naczyniem, które Pan Bóg będzie wlewał łaskę. Aż się ta łaska będzie wylewała na tych, którzy są wokół, na Twoich bliskich, na przyjaciół, współpracowników. Daj Panu Bogu dzisiaj swoje usta, aby mówił przez Ciebie, aby głosił swoją chwałę, nie naszą. I wierzę głęboko, że to się będzie działo w naszych sercach, jeżeli uwierzymy, że będziemy nieśli dzisiaj światu nadzieję, że będziemy nauczali w bardzo prosty sposób, po prostu dobrze radząc, wspierając, pokrzepiając, mówiąc o miłości Pana Boga, ale wierząc, że to On dokonuje dzieła, które sam rozpoczął. Amen. Niech tak się dzieje. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Trzymajcie się dobrego dnia z Panem Bogiem.